Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 14 w wersetach od 25 do 35? Gdy szło z nim wielu ludzi, zwrócił się do nich. Jeśli ktoś przyszedłby do mnie, a nie nienawidziłby swojego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet i swojego życia, nie może być moim uczniem. Ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Bo kto z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztu, czy ma za co ją dokończyć? Aby czasem, gdy założy fundament i nie będzie mógł dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli się z niego naśmiewać. Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo jaki król, jadąc na wojnę z drugim królem, nie usiądzie i nie naradzi się? Czy w 10 000 ludzi stawi czoła temu, który ma 20 000 przeciwko niemu? A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wyprawia do niego posłów, prosząc o pokój. Tak i każdy z was, kto nie zrezygnowałby ze wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól. Jeśli jednak sól zwieczeje, czym będzie się przyprawiać? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzucają taką na zewnątrz. Niech słucha, kto ma uszy do słuchania. Panu Jezusowi towarzyszyło wielu ludzi. Ten fakt sprawił, że zaczął mówić do nich o prawdziwym uczniostwie. Prawdziwym uczniem mistrza jest ten, kto słysząc jego pouczenie, wykonuje je w życiu i w ten sposób naśladuje go, upodabniając się do niego. Z tej decyzji nie można się wycofać, nawet wtedy, gdy dojdzie do sprzeciwów ze strony krewnych. Ponieważ mogą także pojawić się przeszkody pochodzące od nas samych, ważne jest, by całkowicie wyprzeć z życia nasze własne ja. Nieść swój krzyż oznacza uważać siebie za martwego wobec wszystkiego, co jest sprzeczne z życiem Chrystusa. Przytaczając przykłady, Pan pokazał, z jakimi kosztami związane jest naśladowanie Pana. Niemniej, jeżeli chcemy iść tą drogą z Bożą pomocą, nie szukając źródła siły w sobie samych, nie musimy się lękać. Na końcu Pan Jezus przyrównuje prawdziwego ucznia do soli. Wierzący powinien odzwierciedlać życie swojego mistrza. Jeżeli tak nie jest, wtedy traci swój prawdziwy charakter jako jego świadek. Niewierny chrześcijanin, który nie odłączył się od złego, jest nieużyteczny zarówno dla Pana, jak i dla świata. Słowa Pana, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, są ważne dla każdego, kto chce być chrześcijaninem.